No dobrze, skoro prze, przewidujecie, że, że w finale żadnych emocji nie będzie, to może wszystkie one spłyną na mecz o trzecie miejsce? Ja tego się spodziewam, szczerze mówiąc, bardziej czekam, chyba po raz pierwszy w życiu, na rywalizację o trzecie miejsce niż na rywalizację finałową, z dwóch powodów. Po pierwsze, w końcu po kilku latach znalazły się dwa kluby, które naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chcą zdobyć ten medal. No i po drugie ta rywalizacja, która przez wiele lat była trochę taką pietruszkową rywalizacją, w związku z tym została obcięta do trzech zaledwie maksimum spotkań, bo gra się do dwóch zwycięstw. Nagle okazuje się, że mogłaby spokojnie potrwać pięć spotkań, a nawet siedem spotkań, bo tam determinacji nie brakuje. Polfarma i trefle zagrają o ten brązowy medal. Dwa kluby z zupełnie innych światów. Polpharma od lat przebija się do elity. Kiedyś pamiętam, zawsze odpadała z Procomem. Najpierw w ogóle nie łapała się do play-offów, potem odpadała z Prokomem w pierwszej rundzie. Teraz w końcu przeszła tą pierwszą rundę, postawiła się trochę Anvilowi. No i teraz bardzo chce zdobyć ten brązowy medal. Z drugiej strony Treffel, klub stary, nowy, tak, zbudowany na przez ludzi, którzy budowali koszykówkę przez lata w Sopocie, tą wielką koszykówkę. Zawsze wiadomo, że ciężko jest takiemu nowemu klubowi, nowej organizacji. Dwie rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę. Pierwsza jest taka, że obie drużyny mają dość wąskie składy. W tych e, drużynach e, odgrywają ważne bądź bardzo ważne role zawodnicy, których jeszcze 2 trzy lata temu nie posądzilibyśmy o to. Czyli no, tu najbardziej mówię o Polfarmie. Kontuzja Angelego sprawiła, że Tomasz Ochońko, zawodnik, no, bardzo sympatyczny, świetny skoczek, e, ale no nie jest to zawodnik, który był do tej pory jakąś wyróżniającą się postacią w ekstraklasie. Łukasz Wiśniewski, odkurzony zupełnie, przecież on został zwolniony pół kilka miesięcy temu z klubu za słabą grę, tak? E, Piotr Dąbrowski, zawodnik tylko i wyłącznie niemal do obrony. E, niestety kontuzjowany Damian Kulik, ale też w zeszłym sezonie ligowiec. E, utalentowany oczywiście, ale tylko ligowiec. E, z drugiej strony Trefl, który też e, tych zawodników e, troszkę gdzieś tam pościągał, e, no może nie z odzysku, ale gdzieś tam z. E, z takich niższych półek, tak, no bo Kuzmińskan z, z Ligi Lutewskiej, Kadiulis, o którym mówiło się, że e, już plecy zdrowie nie pozwoli mu grać na takim poziomie. Ogromna pasja. To jest to, co obie te drużyny doprowadziło do tego meczu o brązowy medal. Ja życzyłbym sobie, żeby tą ogromną pasją oni zarazili Kentela Utca. Nie wiem, czy to jest możliwe drogą kropelkową, czy, czy wiatropylną, ale, ale żeby trochę tej pasji przeniosło się na Utca, bo to będzie pomagało nam w tych finałach. A tej ogromnej pasji na pewno absolutnie nie zabraknie w tych meczach o brązowy medal. Kto wygra? Nie wiem. Kto wygra pierwszy mecz, a pierwszy mecz zostanie rozegrany na Kociewiu w Hali w Strowgardzie Gdańskim, będzie kluczowy. Kto go wygra, moim zdaniem zdobędzie brązowy medal.